W tej lekcji spróbujemy już wykorzystać wiedzę, którą zdobyliśmy z poprzednich lekcji i chcielibyśmy rozwiązać pewien problem. Ale zanim przejdę do opisania tego problemu, chciałbym, żebyśmy zapoznali się z tym, co mamy tutaj na ilustracji. Widzimy, że mamy dwa połączone ze sobą trójkąty i znamy tutaj miary niektórych kątów. Widzimy, że w tym trójkącie, który jest tutaj, znamy miary dwóch kątów, a w tym trójkącie, który jest. Tutaj znamy tylko miarę jednego trójkąta. I problem, który chcielibyśmy rozwiązać, to odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką miarę ma ten kąt tutaj w tym. Trójkącie. I jak do tego dojść? Najpierw chciałbym, żebyśmy zajęli się tym trójkątem, gdzie mamy tutaj więcej informacji. Ja tutaj wyszczególnię ten trójkąt tutaj w taki sposób, tym kolorem. I chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że w dowolnym trójkącie, jeśli znamy miary dwóch kątów, to bardzo łatwo możemy policzyć miarę trzeciego kąta. I ten kąt, który tutaj się znajduje, oznaczę jako. X i co wiemy o kątach w trójkącie? Wiemy, że kąty w trójkącie sumują się do 180 stopni. Tak więc ten nasz kąt, który chcemy znaleźć x, dodać 64 stopnie, dodać 50 stopni. O, tutaj to wygląda jak 56, więc poprawiam to jeszcze raz. Tutaj mamy 50 stopni. To te trzy kąty w tym trójkącie sumują się do 180 stopni. Tutaj przepiszemy sobie x. 64 plus 50 to jest 114. A tutaj będziemy mieli 180 stopni. Chcemy mieć x, -a, więc od lewej strony odejmiemy sobie tutaj 114 stopni, bo tylko to tutaj nam przeszkadza. I również od prawej strony odejmiemy sobie. 114 stopni. I tutaj zostanie nam po prostu x, a po prawej stronie 180 stopni minus 114 stopni to jest 66 stopni, bo 114 plus 66 da nam 180, czyli mamy poprawny wynik i możemy sobie zapisać, że x jest równy 66 stopni. I Widzimy, że mamy wszystkie miary kątów w tym trójkącie. Teraz możemy przejść sobie do kolejnego trójkąta i nazwijmy sobie tutaj ten kąt jako Y. I popatrzmy. Co wiemy o tych dwóch kątach? Wiemy, że te dwa kąty mają wspólny wierzchołek oraz wspólne ramię. To ramię, a dwa pozostałe ramiona dopełniają się tutaj do prostej. Tak więc te dwa kąty to są kąty przyległe, które sumują się do 180 stopni, czyli e, wiemy, że y plus nasz x o dają nam 180 stopni, ale wyznaczyliśmy sobie miarę kąta x. I ta miara jest równa 66 stopni, więc możemy sobie wymienić x na 66. Chcemy mieć y, więc od lewej strony odejmiemy 66, od prawej strony odejmiemy 66 stopni. Tutaj otrzymamy y, a tutaj otrzymamy 114, czyli miara kąta y wynosi 114 stopni. Możemy dojść do tego wyniku w taki sposób lub moglibyśmy zauważyć, że to jest kąt zewnętrzny tego trójkąta, który liczy się w następujący sposób. Zrobimy sobie taki O pomocniczy rysunek poniżej. O. Tutaj będziemy mieli taki trójkąt. Ten trójkąt obrazuje właśnie ten trójkąt i tutaj zrobimy sobie przedłużenie tego boku. O. Może jeszcze raz to zrobię. Tutaj mamy przedłużenie tego boku. To jest to, co mamy tutaj. I popatrzmy. Mieliśmy daną miarę tego kąta oraz tego kąta, więc wiemy, że e, suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 e, stopni, więc ten kąt, który jest tutaj, będzie miał miarę 180 stopni minus a minus b, a ten kąt, który znajduje się tutaj to ten kąt razem z tym kątem to są kąty przyległe, które sumują się do 180 stopni, więc kąt, który teraz przed chwileczką zaznaczyłem, o ten kąt, który znajduje się tutaj, to jest ten nasz kąt y, tak? I y, ten... Kąt będzie miał, e, ten kąt razem tutaj ze 180 stopni minus A minus B da nam 180 stopni. Możemy sobie jeszcze raz to zapisać, żeby nam się utrwaliło Y, dodać 180 stopni minus A minus B ma dać przecież 180 stopni, ponieważ te dwa kąty to są kąty przyległe, które sumują się do 180 stopni. I y, popatrzmy, to nam się skróci, minus A minus B możemy przerzucić na drugą stronę i otrzymamy, że Y równa się A plus B. Przy przerzucaniu oczywiście zmieniamy znak, tak, tak więc widzimy, że miara tego kąta to jest suma, wymiar tych dwóch kątów, czyli w tym przypadku widzimy, że 114 to jest 50 plus 64. Ale oczywiście mm, moglibyśmy dojść do tego, tak jak zrobiliśmy sobie na początku, tak, krok po kroku. A oczywiście ktoś mógłby zauważyć, że to jest ten kąt zewnętrzny, który to jest sumą właśnie tych dwóch. Kątów. No i chcielibyśmy przejść do rozwiązania naszego problemu, czyli chcielibyśmy się skupić tutaj na tym kącie, który znajduje się tutaj. No i popatrzmy. W tym drugim trójkącie znamy już miary dwóch kątów, więc możemy policzyć sobie miarę trzeciego kąta, właśnie z tego, że miary kątów w trójkącie sumują się do 180 stopni. Czyli nazwiemy sobie może ten kąt jako Z, czyli Z dodać. 114, dodać 31, oczywiście tutaj mowa jest o stopniach, równa się 180 stopni i to chcielibyśmy sobie tutaj obliczyć. 114 plus 31 to jest Z. Dodać tu będziemy mieli 145. O, 100, jeszcze raz się upewnię, nie chciałbym się pomylić. Tak, 145 stopni. Równa się 180 stopni. Od lewej odejmujemy 145 stopni oraz od prawej będziemy odejmowali sobie 145 stopni. Tutaj zostanie nam z, a tutaj będziemy mieli 35 stopni. I odpowiedzieliśmy sobie na pytanie właśnie które sobie zadaliśmy jaką miarę ma ten kąt który jest tutaj i wiemy że ten kąt ma miarę 35 stopni i korzystając z wiedzy którą nabyliśmy już w poprzednich lekcjach doszliśmy sobie do całkiem dość skomplikowanego problemu do rozwiązania tego problemu i wyznaczyliśmy sobie miarę tego kąta